Cześć, witamy Was w 16 odcinku Wiadomości z końca świata. Ja nazywam się Zofia Sobczak, a to jest... Janek Szpiewak. Witamy Was po długiej przerwie, nie da się ukryć. Ostatni odcinek chyba nagraliśmy z miesiąc temu, jak nie lepiej. Tak, myśmy nagrali jeden odcinek, mieliśmy go nagrać ponownie, bo nam coś nie wyszło. No a na koniec tego wszystkiego okazało się, że mój tata zmarł. Więc niestety był pogrzeb. W tradycji żydowskiej ten pogrzeb jest szybko robiony, bo jak najszybciej jak się da. No i został pogrzebany w niedzielę zeszłą na cmentarzu żydowskim w Warszawie na Okopowej. No więc trochę, że tak powiem, przerwaliśmy nasze prace. No jest to dość trudna sytuacja, ciekawa też, strata rodzica. No, ja miałem z ojcem dość trudną relację, myślę, że kiedyś o niej opowiem bardziej dokładnie, więc było to podwójnie dla mnie trudne, bo z jednej strony żegnaliśmy wielkiego człowieka, intelektualistę, filozofa, socjologa, historyka sztuki, historyka idei, no a z drugiej strony ojca, który był ojcem, mało, że tak powiem, ojcowskim, bym powiedział. Trudnym. Był bardzo trudnym człowiekiem i myślę, że warto to będzie kiedyś opisać szerzej. Więc jak widzicie, było dużo rzeczy, które trzeba było przerobić, które głównie Janek tutaj przerobił. Ja mogłam pełnić tylko funkcję wspierającą. Stąd też nasze milczenie, które zresztą zostało przerwane niezależnie od naszej decyzji. Tak. Ponieważ chwilę po pogrzebie i chwilę przed świętami pojawiły się informacje, o których dzisiaj będziemy głównie mówić. To jest oczywiście nasz wielki sukces i można powiedzieć finał pewnego etapu naszej działalności, jeśli chodzi o walkę z promocją alkoholizmu w Polsce. Mianowicie chodzi oczywiście o zarzuty dla Janusza Palikota, Kuby Wojewódzkiego. I Tomasza Czechowskiego, to jest trzecia osoba, najmniej znana z nich wszystkich, ale to jest też trzeci taki chłopak, który z nimi występuje, robi te alkohole i też występuje w tych reklamach. Tak, więc Super Express zadzwonił do mnie dwa dni czy trzy dni po pogrzebie, mówiąc właśnie, że poszła informacja już na jedynce, na głównej stronie, na pierwszej stronie Super Expressu poszła właśnie informacja o tym, że Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki dostali zarzuty. No i w ten sposób można powiedzieć, ja się nie dowiedziałem o tym, już my wiedzieliśmy wcześniej z Zosią o tym, że te zarzuty będą, czy zostały wręcz postawione, ale nas obowiązywał do tej pory tajemnicę śledztwa. Nie mogliśmy ujawnić tej informacji. Ujawniła ją prasa. No, zarzuty były postawione na skutek mojego zawiadomienia do prokuratury. Myśmy robili po wakacjach wrzesień, październik, pamiętacie, nagrywaliśmy odcinki na ten temat, też materiał na YouTubie, ale też działalność na Instagramie. No, taką masową akcję zgłaszania tych celebrytów do prokuratury za reklamowanie alkoholu. Bo przypomnijmy, że reklama alkoholu w Polsce jest de facto nielegalna, o czym można łatwo zapomnieć, patrząc na to, co się dzieje na polskich ulicach, czy w polskim internecie. Czy w polskim internecie. Więc nielegalna jest reklama wódki, wina, a piwo można reklamować tylko pod pewnymi warunkami. Piwo nie może się kojarzyć z relaksem, z atrakcyjnością fizyczną, z sukcesem zawodowym. A więc właściwie wszystkie te reklamy, które widzimy piwa, one de facto łamią te zasady. Co więcej, pieniądze, które idą na reklamę alkoholi, 10% z tych środków powinien trafić na fundusz sportowy, który trafia na pomoc dla dzieci, z tego co rozumiem. To jest kwestia ustawy właśnie o wychowaniu w trzeźwości. Te reklamy muszą być odpowiednio zaprojektowane, muszą mieć informację, że alkohol szkodzi, że muszą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, nie mogą być emitowane w ciągu dnia, tylko wieczorem i nocą. No. I ciągle, przypominam, mówimy o obostrzeniach dotyczących tylko reklamy piwa. Wszystkie alkohole, które mają wyższy woltaż niż piwo, nie mogą być reklamowane na terenie Polski wcale. Więc wasze wątpliwości, które czasem pojawiają się pod różnymi postami, czy ten post jest legalny, czy nielegalny, to jest wszystko bardzo proste. Jeżeli dochodzi do reklamy czegokolwiek innego niż piwa i jeżeli ta reklama piwa zawiera właśnie te rzeczy, o których powiedział Janek, czyli takie dobre skojarzenia, to jest jeszcze kolejne pytanie, czy właśnie dochody z tych reklam są przekazywane tak, jak powinny być według tej ustawy przekazywane na ten Fundusz Pomocy Sportowej Dzieciom. Natomiast tak, te reklamy wszystkie generalnie są nielegalne.
Bardzo jest, myślę, że jest niewiele bardzo wyjątków tych reklam właśnie piwa, które są faktycznie legalne. Tak, no ostatnio mieliśmy case, zastanawialiśmy się, bo w całej Polsce zawisnęły takie ogromne szmaty reklamowe, wielkoformatowej reklamy z udziałem jakże lubionego Marcina Dorocińskiego i Franceskiego. Tak. I no jakby dla nas jest jasne, że kojarzy się to z laksem, kojarzy się spędzaniem czasu właśnie wspólnie, z zabawą, więc jest to nielegalna reklama, tak? Jest to reklama, która naszym zdaniem jest po prostu przestępstwem, tak? Chyba nie mamy tutaj wątpliwości, tak? Więc jakby to, co zrobił Palikot i Wojewódzki, to oni założyli 2 lata temu spółkę. Ona, ta spółka się nazywała Przyjazne Państwo, zresztą jak komisja... Fundacja Przyjazne Państwo, tak? Czy ta spółka się... Bo oni też fundacje mają taką... Może robią to na fundację. Sprawdzenie sobie spółek, jakby tej sieci, tych różnych tam powiązań, tych fundacji i tak dalej, to też jest w ogóle ciekawy temat. Może ktoś chciałby się tym zająć, proszę bardzo. Tak, znaczy one, tych spółek Palikota jest tutaj naprawdę bardzo... Właściwie każda marka Palikota to jest osobna spółka. Tutaj wrzucaliśmy właśnie wykres tych wszystkich powiązań. O, no. Proszę bardzo. A, czyli ktoś to zrobił. Tak, no to nie, to jest z portalu KRS, wiesz, no zobacz, znaczy to jest po prostu no, niesamowity gąszcz spółek, pytanie Alko Express, Kraft Alkohole, Centrum Usług, Doktor Brew, Gościniec Jaczno, Browar w Niechanowie, Fundacja Janusza Palikota, co Przyjazne Państwo, właśnie Bóg Distillery, Piwo Online, Tęczyński Okowita, Tęczynek Świeże. No po prostu... Alembik Polska. Tak. To, czyli jakby te zależności spółkowe na razie odkładamy na bok, ale możecie się tylko domyślać, jakby co tam się dzieje w kwestiach księgowo-finansowych, jeżeli to wygląda w ten sposób. Tak, chociaż warto zaznaczyć, że jakiś tydzień temu też poszła informacja, że Komisja Nadzoru Finansowego, którą zresztą bardzo pozdrawiamy i też komentowaliśmy jej wspaniałe działania jakiś czas temu w programie, że ona się przygląda temu, co robi jednak Janusz Palikot ze wspólnikami, bo no, oni organizują właściwie nieustającą właśnie przez crowdfunding zaciągają pożyczki. Te pożyczki są bardzo wysoko oprocentowane na kilkanaście procent, tak. Więc jakby pan Czechowski też razem z Wojewódzkim i Palikotem wypłynęli na szerokie bardzo wody i zajęli się właśnie tą spółką Przyjazne Państwo i razem, tak naprawdę, cały biznesplan tej spółki był oparty na łamaniu prawa. Był to de facto pomysł, że będą reklamować alkohole nielegalnie za pomocą swoich ogromnych platform społecznościowych, tak, jeśli chodzi o Kubę Wojewódzkiego, jak Janusza Palikota, których śledzą setki tysięcy, no. 1,5 miliona ludzi podobno Wojewódzkiego śledzi. I to pewnie na Instagramie, tak? No więc jakby jego zasięgi są ogromne, tak? Więc ogarnijcie to. Dwóch bohaterów liberalnych mediów, elit, król TVN-u, Janusz Palikot, ten człowiek, który miał tutaj, prawda, usprawnić nasze państwo, zreformować kraj, że oni zakładają biznes alkoholowy, który już sam w sobie jest biznesem, umówmy się, mało, no, moralnie można powiedzieć mało dwuznacznym. Mało przydatnym społecznie. Bardzo mało przydatnym społecznie. No i oni od samego początku już zakładają, że będą popełniać przestępstwa w celu sprzedaży i reklamy swojego produktu. Czym to się różni od karteli narkotykowych tak naprawdę? Ja nie wiem. No, dzieje się to po prostu z otwartą przyłbicą, tak? I dzieje się dlatego, że bazowali przez wiele miesięcy, tak naprawdę lat, na niewiedzy ludzi. Niewiedzy dotyczącej tego, że takie reklamy są nielegalne. No nie wiedzy, chociaż oni oczywiście przekonują, że to żadne reklamy, tylko degustacja, tak, alkoholu. Palikot jakby na swoim profilu udaje, że prowadzi jakąś działalność, nie wiem, jaką, edukacyjną. Lifestyle'ową dookoła alkoholu. Lifestyle'ową, że on pokazuje przepisy, jak pić alkohol, prawda, jak... Ciekawostki, on jest erudytą, opowiada o tym ze swadą i ze wszystkim, no ale jest to na koniec po prostu chamska reklama i to jeszcze tym bardziej groźna, bo właśnie jest sprzedawana w takiej otoczce, że to nie jest tak naprawdę używka, tylko to jest jakaś forma, no nie wiem... Składnik kulinarny po prostu. Właśnie taki składnik kulturalny, można powiedzieć, że to jakby jest elementem kultury, tak. Że ty jesteś filozofem, czytasz książki, słuchasz dobrej muzyki i pijesz takie właśnie wspaniałe trunki. No i to jest na przykład jeden przykładów, tak jak to wygląda u niego. Destylacie, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje z tą wódką, która ma w sobie trochę destylatu właśnie z ziemniaka. No właśnie, no to jest to. Czyli tutaj chleb jeszcze bardzo mocno mi wchodzi. A w ogóle zapach chleba i degustacja wódki, zwłaszcza kraftowej, zwłaszcza ziemniaka, to jest bardzo potężna sprawa. Ja sobie oczy, fantastycznie to poszło. To jest tak, skórka od chleba, skórka ziemniaka wyjęta z ogniska, ziemniak pieczony w piekarniku jednak bardziej, tego soku jest mniej.
jest dużo bardziej te ziemniaki przerobione, czyli skórka, pieczony ziemniak, taki trochę w popiele leciutko, coś takiego. Mhm. Chlebu wchodzi? Czy chlebu innego mu coś innego wchodzi? Straszne. Doskonałe. I to jest wódka oczywiście dostępna w Żabkach, gdzie nasza ulubiona melina handlowa. Burger, polski McDonald's, polski kebab, czyli chleb wiejski. W tym przypadku skleparza. Masło, duże ilości masła, nie boimy się masła, bo jest pyszne. Świeżo tartych szan. Właśnie taki korzeń szan otarty na super tarce. Trochę szczypiorku, kieliszek wódki ziemniaczanej i świat jest nasz. I cały czas widać etykietę tej wódki. Trochę szczypiorku, kieliszek wódki ziemniaczanej i świat jest nasz. Świat jest nasz. Napijesz się wódeczki. Tak. Napijesz się wódeczki i świat jest nasz. Zobaczcie, to jest niesamowite, że to są takie przekazy podprogowe, że to jest naprawdę... No nie, on jest naprawdę, on jest czystym złem, ten on człowiek. On jest mistrzem marketingu po prostu też i robi to w taki sposób, żeby naprawdę dotarło do głębi, tak, twoich różnych emocji. Tak, jeszcze bardzo mi się podoba, że to jest kraftowa wódka. Że kiedyś były kraftowe browary, a teraz jest kraftowa wódka, nie? W sensie, że to już nie jest wódka, to oni nie chleją, oni degustują luksusowy alkohol. Kraftową wódkę. No i tak jest ten, cała ta strona Palikota tak wygląda, u Wojewódzkiego jest tego mniej, bo jednak on prowadzi trochę inne też działalność, a Palikot chyba głównie się zajmuje tym, jeszcze jakieś kursy udziela marketingowe. Ale też pamiętajmy, że Kuba Wojewódzki, który jest, no tak jak mówi, wiemy, królem TVN-u, no ma w swojej historii, też pokazywaliśmy to w tym podcaście, no chociażby wypromowanie i zachwalanie prostytucji, zachwalanie pani burdel mamy, opowiadanie, zaprosiło do programu. Ja nie oglądam tego programu Kuby Wojewódzkiego, ale podejrzewam, że tam, wiem, że tam po prostu pato się rozlewa i przelewa, ale ten odcinek, gdzie on zaprosił panią Dagmarę, tak, czyli osobę, która została wypromowana przez TVN, która była skazana za stręczycielstwo, za zmuszanie kobiet do prostytucji. On ją zaprasza i de facto ją wychwala, tak? I daje po prostu przestrzeń do tego, żeby ona opowiadała o tym, jakie ma super życie. Tak. Jaka jest super w ogóle, no. Więc ty miałaś kiedyś, byłaś współwłaścicielką agencji towarzyskiej. Nigdy nie byłam współwłaścicielką. Co ty mi umniejszasz? Byłam właścicielką. Dobrze? Tak? Dobrze? Niedobre są spółki, ma białe jaskółki. Ja nie lubię spółek. Okej, to byłaś właścicielką agencji towarzyskiej. To jest dobry interes? Poprosimy następny zestaw pytań. Dobrze. Bo w naszym kraju jest to zabronione. Mhm. I nie możemy tutaj, promować interesów. Ale ja ci nie proszę o biznesplan, żebyś mi to rozrysowała, tylko czy dało się z tego żyć? Nie umarłam z głodu, jak widzisz. Okej, nie gadajmy. Więc to jest jakieś imperium szatana, no. Znaczy to są ludzie, którzy są liderami opinii, to są ludzie, którzy mają ogromny wpływ na ludzi, tak, którzy, jak Kuba Wojewódzki. No, Janusz Palikot był też politykiem, był posłem, był człowiekiem, który pełnił jakby zawody zaufania publicznego, tak, czyli zbudował jakby swoją markę najpierw na tym, że jakby liczył na to, że ludzie mu zaufają, tak. No tak, tak. I przyjazne państwo, i proszę, jakie to jest naprawdę, jakie to jest faustowskie, nie? W sensie, no, że co, jak można to nazwać działalność, która polega na łamaniu prawa i rozpijaniu ludzi, przerzucania kosztów swojego biznesu na całą populację, może nazywać się przyjazne państwo? Można. Takie rzeczy się dzieją u nas w Polsce. Przeczytajmy reakcję, tak? Bo dowiedzieliśmy się o tym zaskoczenia, nie byliśmy przygotowani na to do końca, chcieliśmy trochę inaczej to wszystko zorganizować i zrobić, i to przekazać tą informację o tym właśnie, że Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki mają zarzuty. Opublikował to Super Express. Super Express próbował się zapytać Wojewódzkiego, co ma na ten temat do powiedzenia. Nie odbierał telefonów, odmówił komentarza. Janusz Palikot też początkowo odmawiał komentarza, a potem zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie. Oświadczenie. Oświadczenie Janusza Palikota. Donosiciel. Donosiciel. To jest w ogóle często pojawiający się argument, że Janek jest donosicielem, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy państwo, ale reklama wódki jest jak niepodległość i każdy, kto na nią podnosi rękę, jest donosicielem. Ale przede wszystkim to, że ktoś popełnia przestępstwo tak w otwarty sposób i ktoś po prostu donosi prokuraturze, tak, tak, informuje odpowiednie służby, że jest popełniane przestępstwo,
jestem donosicielem. To jest w ogóle język trochę grypsery, nie? To jest taki język trochę... Język grypsery, a jednocześnie, który też ma jakiś taki wojenny, że on ma jakby jakoś cię kierunkować też, że ty jesteś jakby, wiesz, że ty kolaborujesz z jakimś wrogiem, bo donosisz jakby na, prawda, tutaj do no tak, ludzi komuś złemu. No tak, bo to jest ofiara reżimu, przecież Palikot, jak tak, wiemy. Tak, oczywiście. Donosiciel Jan Śpiewak złożył na mnie zawiadomienie do prokuratury. Dużej litery prokuratury. Ta, chcąc, nie chcąc, musiała podjąć postępowanie. Co to znaczy chcąc, nie chcąc? Jak dobrze wiemy, że do tej pory prokuratura nie podejmowała żadnych, właściwie żadnych spraw. Poza tym prokuratura może umorzyć postępowanie, jeżeli uzna, że ono jest, że jeżeli jest zawiadomienie, tak, które uznaje, że no w ogóle nie ma co się tym zajmować, to może je ułożyć, tak? Może je umorzyć i tak się działo do tej pory, tak? Umarzano te sprawy ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu, albo twierdząc na przykład, że internet jest miejscem prywatnym. Więc tu mamy pierwsze kłamstwo o tym, że Janek Śpiewak to donosiciel. Drugie, tak, tak chcąc, nie chcąc musiała podjąć postępowanie. Dzięki temu zyskałem możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na obecność alkoholu w przestrzeni publicznej. Ogólnie możesz przedstawić, jakby Januszu, możesz przedstawić swój punkt widzenia na obecność alkoholu w przestrzeni publicznej, nie w prokuraturze, możesz to robić w innych miejscach, ale to, czego nie możesz robić, to łamać prawa. Ale on w prokuraturze, nie będę zdradzać tutaj wielkich tajemnic chyba śledztwa, odmówił składania wyjaśnień, był tak odważny. Aha, czyli nie przedstawił jednak swojego punktu widzenia. Nie, on przedstawia punkt widzenia swój na... teraz może teraz dopiero przedstawia, teraz dowiemy się, to jest z powinien twoich... Powinien ci podziękować za to, że może teraz przedstawić. Oczywiście. Alkohol jest dla ludzi. Alkohol jest dla ludzi. Ale zawsze powtarzam, degustuj, nie chlej. Nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do picia alkoholu. No wiadomo, jakby picie alkoholu nie. I mówienie, że to zmienia sytuację, teraz możemy wszystko, czy to, co on tam mówi, to przecież nie jest powiedzenie zachęcam do chlania alkoholu, więc przecież to nie jest zachęcanie, no jasne. Znaczy, no, to jest robienie po prostu z nas idiotów. Którzy, totalnie. Idiotów, jesteśmy wszyscy idiotami. Ale wiesz, też ci ludzie, którzy oglądają ten profil, po prostu, wiesz, cały czas tam leci propaganda pro alko, żeby się najebać, że świetnie jest alkohol z wódeczką, wódeczka świetna jest z chlebkiem, z masełkiem, z ziemniaczkiem i tak dalej, i tak dalej. Ja, w sensie, dla kogo ten komunikat jest, nie? Nie widzę nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach, inspirować do ich nieoczywistych zastosowań w kuchni, czy pokazywać miejsca i historie związane z alkoholem. Po pierwsze, to nie jest nic zdrożnego, można to robić, jeżeli nadal nie łamie się prawa polskiego, które mówi o reklamowaniu alkoholu, ale przecież Janusz Palikot robi znacznie więcej niż to, bo pokazuje etykiety tych alkoholi, mówi, oznacza hashtagami, tak? Mówi, gdzie można je kupić, tak. A niektóre wręcz tych postów jest sponsorowana po prostu przez niego, tak? Więc jakby nie ma żadnej wątpliwości, że są to reklamy, żadnej. Problemem nie jest alkohol sam w sobie. Nie, toksyna nie jest problemem, moi drodzy. Ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. No, wiele rzeczy ludziom towarzyszyło od zarania dziejów, na przykład niewolnictwo też. Problemem są osoby. Moi drodzy, problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol i zastępują nim wszystko inne w życiu. I Janusz Palikot jest tak bardzo martwi się o to, żeby ludzie nie zastępowali wszystkiego innego w życiu bardzo silnie uzależniającą toksyną, że kieruje swoją reklamę do młodzieży. Żeby ta młodzież już od samego początku się opatrywała z tą toksyną i żeby, broń Boże, w przyszłości potem nie zastępowała nią wszystkiego innego. Do dzieci wręcz, przypomnijmy, że piwo Wojewódzkiego i Palikota pojawiło się w reklamie, tylko teledysku Ekipy, którą oglądają dosłownie ośmiolatkowie, tak? To jest naprawdę, znaczy ten człowiek jest, no jest naprawdę, no jest Faustem. No jest i teraz zwróćcie uwagę na tą narrację, problemem są osoby, rozumiecie? Problemem nie są reklamy, nie jest wielki biznes, nie jest to, że ktoś zrobił sobie z reklamowania alkoholu i sprzedawania alkoholu sposobu na zarabianie pieniędzy. To nie jest problem, problemem są ludzie. Gdyby nie ludzie, wszystko nie byłoby problemem. No w ogóle. No taka prawda, no oczywiście, no to jest znana, liberalna prawda. Po prostu gdyby nie ludzie, gdyby ludzie byli inni, to by wielu problemów nie było. Jestem pewien, że nawet jeśli sprawa z donosu Śpiewaka znajdzie się w sądzie, wygram. Teraz czas pracy, zbierania argumentów. Ja się pracy nie boję. No to, widzimy się w sądzie. Tak, znaczy, prawie, znaczy nie wiem, co by miało się wydarzyć, żeby ta sprawa nie trafiła do sądu, no ale to, że Janusz Palikot leci w taką narrację, tak grubo po prostu i tak...
No z drugiej strony, co on może innego powiedzieć, tak? No bo ewidentne jest to, że popełnia przestępstwa, tak. Ewidentne jest to, że reklamował ten alkohol i że właściwie cały rdzeń jego biznesu, tak jak mówiłem, jest oparta wokół tego, tak? To teraz on tego nie może już robić, bo każda nowa reklama to jest, będzie kolejne przestępstwo, a to przestępstwo grozi w pierwszej, no, w przypadku recydywy to nie wiem do końca jak się dzieje, no ale w przypadku tych zarzutów teraz grozi mu 500 000, każdemu z nich grozi 500 000 grzywny. Co i tak jest niewielką karą, na co zwracają ludzie uwagę, 500 000 to nie jest bardzo dużo dla takich osób jak oni. Zresztą na skalę tego, co oni robią, ta kara rzeczywiście mogłaby być spokojnie wyższa. No to powinno, taka, żeby bardzo zabolała. To powinno być tak, jak jest, wiesz, jak właśnie UOKiK robi jakieś postępowania, tak, gdzie może dużo wyższe kary, ale to jest na prawie podstawie prawa administracyjnego. Tutaj niestety działamy w ramach podstawy prawa karnego, a to, że ustawodawca jasno określił, że jest to przestępstwo, nie jakieś tam, prawda, administracyjne wykroczenie, jest też bardzo ważne, tak, bo to naprawdę jest coś bardzo negatywnego społecznie. Po co ten zakaz reklamy alkoholi? No po to właśnie, żeby chronić tych najsłabszych, tak, żeby chronić trzeźwych alkoholików, żeby chronić ludzi, którzy wychodzą z uzależnienia, żeby chronić właśnie młodzież, wszystkich tych, którzy... Ta ustawa nazywa się ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Dlaczego? Dlatego, że ona ma właśnie przede wszystkim chronić młodych ludzi do tego, żeby oni się od samego początku nie opatrywali z alkoholem. Zaraz będziemy o tym mówić, co na ten temat powiedział Krzysztof Brzyga, który jest specjalistą w tym temacie, tak? Reklama naprawdę działa i działa w ten sposób, że ludziom, dzieciom, młodzieży zaczyna alkohol kojarzyć się pozytywnie. I tu mamy ten pierwszy problem. Tak. Odkąd dzieciom zaczyna i młodzieży alkohol kojarzyć się pozytywnie, już budujemy społeczeństwo, które będzie podatne na tą używkę, która jest silnie toksyczna i silnie uzależniająca, co mówią po prostu, co mówi nauka. To mówi nauka, tak? To dzisiaj już wszyscy wiemy. A Palikot, kierując te reklamy do młodych, te wszystkie wyje bongo, wódka marihuanowa, ja zresztą nie wiem, kto jest grupą docelową, bo te rzeczy są super drogie, tak? Ale ewidentnie jest to kierowane pod młodszego odbiorcę, więc on to robi absolutnie świadomie i już wcześniej miał przecież historię szampana Piccolo, tak? Czyli i też mówił wprost o tym, że chodziło o budowanie nawyków wśród dzieci, tak, że imprezowanie ma kojarzyć się z kieliszkiem w dłoni, imprezowanie ma się kojarzyć z jakimś bąbelkowanym napojem, i celebrowanie ważnych momentów życia, żeby się wchodziła od maleńkości właśnie z tym kojarzeniem z alkoholem. I on to robi absolutnie świadomie. Myślę, że z jednej strony jest bardzo inteligentnym człowiekiem, bardzo złym człowiekiem, tak, niemoralnym, absolutnie upadłym, ale też na pewno korzysta z bardzo głębokich badań, tak, marketingowych, sondażowych i wszelkich innych. No bo naprawdę jest to, no jest to forma inżynierii społecznej, to co on tutaj robi na tym swoim profilu, tak? Mnie bardzo bawią takie argumenty, które pojawiają się w komentarzach, że przecież ta reklama to nie działa, jak ktoś nie chce, to nie pije i tak dalej. Ludzie, to jest naprawdę bardzo naiwne podejście, zakładać, że koncerny alkoholowe wydają miliony złotych na reklamę, która nie działa. W ogóle, że ktokolwiek wydaje naprawdę, pieniądze na reklamy. To naprawdę nie jest tak, że to jest, że cały przemysł marketingowy, reklamowy to jest jakiś jeden wielki spisek, który tak naprawdę nie działa. Reklamy... I działalność charytatywna na rzecz wspierania głupich influencerów, tak, na social mediach. Zalew reklamy, jaki mieliśmy, obserwowaliśmy w zeszłe wakacje, nie wziął się z powietrza, tylko wziął się z tego, że reklama działa i reklama ma przyuczać i wychowywać kolejne pokolenia, które będą sięgały po dany produkt. Tak, i Palikot ma tego absolutną świadomość, dlatego tak kręci. No i wsparł w ogóle Palikota poseł Kopiec, który zamieścił na Twitterze posta. Poseł Kopiec jest posłem Lewicy, jest dawnym członkiem, jak rozumiem, partii Palikota i napisał tak. Stop hipokryzji. Z tym hasłem zaczynaliśmy z Palikotem budowę partii prawie 14 lat temu. Dlatego dziś szczególnie podoba mi się to zdjęcie Jana Śpiewaka reklamującego wódkę. W ogóle rzadkie zdjęcie Jana Śpiewaka reklamującego wódkę. To jest... Znaczy wiesz, znaczy, to jest... I ty jesteś, uwaga, na tym zdjęciu i uwaga tak, nie trzymasz wódki, znaczy, jesteś w tle, gdzie jest pani, która trzyma wódkę. Okazało się, że trzymam wódkę, ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale faktycznie mam tutaj kieliszek chyba w ręku. To jest kubek nierozrodzony. Ale na pewno jest kubek. To są kieliszki, no to nie, no, w sensie... Myślę, że jest to... No nie, trzeba się na pewno przyjrzeć temu. Ja jestem w tle. To jest impreza sprzed dekady, tak? Tak. I poseł normalnie pomawia mnie, że jest to reklama wódki. Znaczy, to jest coś po prostu, wiesz, znaczy, ja jestem pomawiany non-stop, tak? Znaczy, jakby to, co się o mnie pisze i mówi
znane osoby kłamią na mój temat w ogóle bez zająknięcia, wiedząc, że mają ochronę sądową, tak? Wiedząc, że jak ja pójdę do sądu, czego zresztą nie zrobię, to przegram taką sprawę, bo niestety ci ludzie mają glejt z sądów, żeby kłamać, obrażać i tak dalej. No ale poseł lewicy robi taką manipulację i mówi, że ja reklamuję wódkę, żeby obronić, przypominam, człowieka, którego cały profil jest reklamą jego alkoholi, które produkuje. No i co się okazało? Pan Kopiec sam reklamował nielegalnie alkohol i to alkohol Palikota, gdzie zamieścił reklamę piwa właśnie Buch. Nieprawdopodobne. Poseł zamieszcza reklamę, chamską reklamę alkoholu, która, tak jak mówimy, jest nielegalna. Buch, uwolnij go, zanim oni zamkną ciebie. Jak rewolucję, to tylko zielono-pomarańczowe. Hashtag uwolnij Bucha, hashtag przyjazne państwo, hashtag Katowice, hashtag Spring, hashtag... Hashtag chill, 4, good 2, vibes. 420, hashtag friends. Czyli to jest hardkorowo nielegalna reklama. I pytany o to, że ogólnie może trochę przegiął pałę pan Kopiec, to odpowiedział w ten sposób, że to profil na Instagramie nie jest to oficjalny kanał, nie samo polityką człowiek żyje, nie ma i nie było żadnej współpracy i najlepsze, aklamuje filozofię przyjaznego, wolnego, obywatelskiego, równego państwa. Buch symbolizuje taką ideologię i traktuje go jako jej symbol. Nie, no to jest po prostu, w sensie, rozumiecie, to jest... Znaczy, to jest tragiczne. Znaczy, on jest głupi, to jest, poseł, jest tak? Podły, popełnia to przestępstwa i jeszcze mnie pomawia, co też jest przestępstwem, jakbym przeszedł do sądu karnego, tak gdybym był Dariuszem Mateckim prawdopodobnie, albo właśnie byłbym Jackiem Dibła, to pewnie bym wygrał z panem Kopcem, tak, ale no, dla mnie to jest po prostu szokujące. Po opinie polityczne zapraszam na Twittera i stronę na Facebooku. Tragedia. Komedia. Tragedia. Znaczy to jest po prostu znowu robienie ludzi z idiotów. Naprawdę, nie, dlaczego to robicie? Na szczęście inne reakcje było, parę, kilka fajnych artykułów w prasie się pojawiło po tym. No i też wypowiedzi, szerokie wypowiedzi Krzysztofa Brzuski, czyli byłego dyrektora Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak. Polecamy. Janek zrobił rozmowę, zresztą dosyć na wstępie jakby naszego tutaj rozmawiania o alkoholu. Zrobiłeś rozmowę z Krzysztofem Brzuską. Tak. W której on też szeroko na ten temat mówi, a zresztą Krzysztof Brzuska, trzeba przyznać, że był naprawdę osobą, która już właśnie od 2019 roku naprawdę bardzo intensywnie no, nagłaśniała ten problem tego, że Polacy piją coraz więcej i że jest to, że to degraduje nasze społeczeństwo. Bo to jest ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy. Jesteśmy na granicy tego, żeby problemy wynikające z rozpijania się społeczeństwa degradowały nasze społeczeństwo. Tak. I Krzysztof Brzuska mówi tak. Alkohol jest problemem samym w sobie, bo jest narkotykiem. Ta substancja powoduje w Polsce śmierć ponad 22 tysięcy osób rocznie. Janusz P. jest osobą inteligentną i doskonale wie, do czego może doprowadzić kosztowanie alkoholu i co ze sobą pociągnąć. Wie też, że klienci, którzy piją nadmiernie, to ludzie, którzy nie mogą wyhamować, którzy sami bez pomocy zewnętrznej nie są w stanie zaprzestać używania alkoholu. Dlatego też uważam taką działalność za wysoce szkodliwą i prowadzoną z premedytacją. Podkreśla też, że Janusz P. nikt przecież nie zarzuca namawiania do nadmiernego picia. On po prostu łamie prawo, publikując reklamy wódki. Jego oświadczenie jest zatem nie na temat, ale on, jak sądzę, dobrze o tym wie. Promowanie alkoholu przez znane osoby w mediach to w wielu przypadkach otwieranie drogi do tragedii, jak podkreśla Brzuska. Ta reklama ma trafiać przede wszystkim do młodych ludzi i do kobiet, dlatego pakowana w dobrą zabawę, modę, relaks, reklama alkoholu jest tak groźna, bo celebryci mają bardzo duży wpływ na wychowanie i styl życia młodych ludzi. Producenci wódki wiedzą o tym, że piwo jest wyzwalaczem i że od tego się zaczyna, bo warto powiedzieć, że on też dostał zarzuty za reklamę piwa. Mam nadzieję, że te zarzuty ośmielą innych prokuratorów, którzy będą teraz stawiać te zarzuty za łamanie prawa, które jest po prostu nagminnie łamane. Przypomnijmy, że w 2022 roku WHO wydało takie zalecenia. Nowy raport Światowej Organizacji Zdrowia zwraca uwagę na coraz częstsze wykorzystywanie zaawansowanych technik marketingu internetowego do promocji alkoholu. W ocenie WHO obecne regulacje ograniczające reklamę napojów alkoholowych są niewystarczające. Przypomnijmy, że one w Polsce nawet nie są przestrzegane po prostu. Zmniejszenie szkód spowodowanych przez alkohol poprzez uregulowanie transgresji
transgranicznego marketingu, reklamy i promocji alkoholu jest pierwszym wnioskiem z raportu WHO, który szczegółowo opisuje sposób, w jaki alkohol jest obecnie sprzedawany ponad granicami państw, często za pomocą środków cyfrowych i w wielu przypadkach niezależnie od otoczenia społecznego, gospodarczego czy kulturowego. W raporcie WHO czytamy, że ponad 70% wydatków na media czołowych sprzedawców alkoholu z siedzibą w USA pochodziło z promocji, lokowania produktu i reklam online w mediach społecznościowych. Mm. Rozumiecie, to jest gigantyczny przemysł, który ma ludzi przyuczać do picia. I my temu przemysłowi mówimy stop. I Krzysztof Brzuska był też tą pierwszą osobą, która temu przemysłowi chciała powiedzieć stop, za co zresztą stracił pracę w tej agencji rozwiązywania problemów alkoholowych. Były też reakcje pozytywne na to, co się stało i taką reakcją niewątpliwie jest reakcja znanego youtubera Pawła Masnego, który jest znany z takiego kanału Abstrahuje, który nagrał bardzo, bardzo fajny film, polecam go w całości, w którym rozbiera na części pierwsze właśnie te problemy, najczęstsze zarzuty i wątpliwości dotyczące reklamy alkoholu, ale przede wszystkim zwraca się do swoich kolegów i koleżanek influencerek i influencerów z prośbą o to, żeby tak jak on przestali reklamować alkohol. No i zobaczmy sobie fragment tego apelu. 5.30 coś tam jest. Mój apel jest prosty. W tym sezonie nie reklamuj alkoholu i produktów tytoniowo-wejpowo-likwidowych. Niewiele stracisz, a możesz dzięki temu naprawdę zyskać szczerą satysfakcję i pomóc wielu ludziom, a przynajmniej nie zaszkodzić. Chciałem to powiedzieć na wysokim utrzymaniu uwagi, ale teraz wróćmy do argumentacji. Problemem z reklamami alkoholu, nawet subtelnym lokowaniem piwa, jakąś kolaboracją czy akcją artystyczną, jest to, że umacnia, zwłaszcza w głowach ludzi młodych, połączenie alkohol fajny, alkohol, zabawa, a w gorszych wypadkach problem, alkohol, alkohol, ucieczka. Stworzono przeróżne konstrukcje marketingowo-psychologiczne, by oddalić od ciebie tę odpowiedzialność i tak jak wspomniałem, piwka zero, bramki 18+, na postach, czy podpisy na billboardach. Ale bądźmy poważni, jakby nikt nie sprawdza, jaki wiek wpisujesz na YouTubie, a bramek bardzo często na tych postach nawet nie ma. Produkty zero to po prostu ten sam, jakby to samo logo, co normalne firmy alkoholowe, więc reklama działa dokładnie tak samo. Billboardy może są zasłonięte w 1/3, ale 2/3 całkiem wyraźnie widać. Nie wspominając już o tym, że na bank zdążysz przeczytać to ostrzeżenie jadąc samochodem i nie spowodujesz wypadku. W ogóle widzieliście, co tam jest napisane na tych ostrzeżeniach? Pół litra piwa zabiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu do 18 roku życia jest przestępstwem. Pierwsza informacja jakby nikomu nic absolutnie nie mówi, a druga jest tak banalna, że pewnie nawet nie kończysz jej czytać. Zostaliście ostrzeżeni. Dążę do tego, że używki, które w rzeczywistości wcale nie potrzebują reklam i nieźle sobie radzą na rynku od jakichś 10 tysięcy lat, mimo zakazu są wszędzie. I to działa. Czy tu warto dodać, że badanie prokuratury w sprawie Palikota i Wojskiego odbywało się na profilu 15-latka, znaczy taki założono profil i wszystkie te reklamy były dostępne dla 15-latka, więc oni idą naprawdę bardzo grubo, tak? Znaczy tu nawet nie ma mowy, że oni pilnują wieku osób, które oglądają te reklamy. No tak. Tak nie jest. Większość tych celebrytów absolutnie tego nie pilnuje. Zresztą nie wiem, czy się to da do końca zrobić. Też jest tak, że celebryci się tłumaczą tym, że robią te bramki 18+, a potem reklamują mocne alkohole, których i tak nie mogą reklamować, nawet jeżeli mają tą bramkę. Dokładnie. Rozumiecie? Bramka nic nie zmienia. To, że będziesz reklamował wódę i dodasz hashtag pij odpowiedzialnie. Tak, to jest mój ulubiony, pij odpowiedzialnie. To nic nie zmienia. To jest nadal nielegalna reklama alkoholu. Jedynie to zmienia, jeżeli chcesz reklamować piwo i wtedy musisz dodać te wszystkie rzeczy. No ale Masny przeprosił za reklamy, powiedział, że zarobił na tym setki tysięcy złotych i fajnie, że wezwał tych swoich kolegów i koleżanki influencerów do tego, żeby nie popełniali przestępstw już. To jest też swoją drogą absurd. Udalne, tak? No ale trzeba docenić, no, że coś takiego powiedział, coś takiego zrobił. Więc fajnie, że Masny widzi, apeluje do przyjaciół, kolegów, koleżanki, influencerów, mówi o tych wszystkich rzeczach, sam przeprosił za to, że reklamował alkohol, powiedział, że zarobił na tym setki tysięcy złotych, więc to jest wszystko okej. No tylko, że moim zdaniem ci wszyscy influencerzy, influencerki doskonale wiedzą, co robią, doskonale wiedzą, że jest to nielegalne i doskonale wiedzą, że jest to bardzo szkodliwe społecznie. Ale robią to, bo... Ale robią to, bo chcą hajsu, bo są chciwymi, egoistycznymi, narcystycznymi socjopatami. W większości, tak? Nie wszyscy, ale w większości tak. No bo nie jestem w stanie inaczej sobie wytłumaczyć tego, że na przykład taki Vito Bambino, którego ojciec zmarł z powodu
no, alkoholizmu, jak rozumiemy, on reklamuje alkohol. I zresztą posłuchajmy, jak został skonfrontowany z tą kwestią przez jednego z dziennikarzy muzycznych. Miałeś trochę wyrzutów sumienia po współpracy z pewną marką alkoholową i guziorem, czy w ogóle nie? Widziałem trochę piekła na Instagramie. Tak, tak było. Ruszyło to we mnie jakieś tam procesy myśleniowe, tak się mówi? Myśleniowe? Myślowe. A, myśleniowe też brzmi ładnie. Spoko. Ale jak przeczytałem, do tego trzeba dodać mój tata, niestety z skutków ubocznych picia. No wiem, że jesteś tak, że tak, jesteś DDA. Więc ogólnie promowanie czegokolwiek zawsze będzie trochę trudne, tak? Bo weźmy producenta, nie wiem, samochodu albo cokolwiek, tak naprawdę cokolwiek jest produkowane na dużą skalę, zawsze w pewnym momencie jest gdzieś nie fair, tak mi się wydaje, tak? Żeby zadowolić tak duże zapotrzebowanie. Jeśli ja jestem pierwszą osobą w naszej rodzinie, która ma możliwość zarobić trochę, to nie ukrywam, że tutaj we mnie jest na tyle jeszcze, wiesz, tego hustling attitude z przeszłości, że mam tak, dobra, dawaj mi to siano. Czy wy wiecie, ile oni dają za takie zdjęcie? No. Więc no, zawsze będzie lekki dysonans wewnętrzny, jak się robi reklamę i oddaje swój wizerunek na cokolwiek. Tak naprawdę. No domyślam się, że jako osoba wrażliwa też pewno musiało ci przejść przez głowę, że może gdyby nie alkohol, twój dom byłby szczęśliwszy. O, na przykład. Tak, tak. No tak, nie, tak. Trudne tematy, ale niewątpliwie łzy lepiej wyciągać w banknoty niż w chusteczki. Więc tak. W banknoty całkiem nieźle, nieźle wsiąka i też... Znaczy, wow. Znaczy ten prowadzący, mam nadzieję, chyba to było chyba na ironii, trochę robię żarty, tak, znaczy ten Vito Bambino, no, to jest przerażające, tak, znaczy to jest obraz upadku człowieczeństwa, człowieka, który upadł, który znajduje się na dnie moralnym i jeszcze się tym chwali, tak? Mówi jeszcze w ogóle jakieś takie rzeczy, że samochody, że coś tam. Jakby, człowieku, mówimy o reklamowaniu trucizny, o reklamowaniu używki, o reklamowaniu czegoś, co jest nielegalne do reklamowania w Polsce. Reklamowanie samochodów jest jeszcze legalne w Polsce. Można to robić. Tak, ja się zgadzam. To nie jest tak, że jakby cokolwiek nie zareklamujesz, to będziesz miał pretensje. Może i tak, to może nie reklamuj niczego, tak? Może żyj z muzyki, tak? I z koncertów, bo też na tym zarabiasz. Myślę, że całkiem nie mało, ale reklama alkoholu i jeszcze, że on tłumaczy, że po prostu... Że dużo hajsu. Okej, on po prostu teraz może, jakby rozumiem, brać udział w rozpijaniu innych ludzi, bo on sobie odbije to, że on teraz na tym zarobi, tak? Znaczy, tam nie ma żadnej logiki, straszne, tak? Znaczy, nawet straszne. Skonfrontowany z tym, że jego ojciec umarł z powodu alkoholu, on jakoś, jak widać, no nie. Jego mózg jakoś nie filtruje tego faktu, nie łączy tych kropek. Mówi, że ma jakiś lekki dysonans w sobie. No, to się nazywa sumienie. Tak. Nazywa sumienie. Ja się ogólnie zgadzam, że reklamy są czymś złym i ogólnie bym obłożył je wszystkie podatkiem bardzo wysokim i akcyzą. To nie musi być reklam, no to nie jest... Ale to, że on stosuje taką argumentację, mając naprawdę... Ale to samo, tak? Margaret, tak? Wywiad, w którym udzielała wywiadu, że mówiła, że bardzo dużo wycierpiała od osób, które nadużywały, czy były alkoholikami. Reklamuje wódkę. Ania Rubik prowadzi działalność z zakresu edukacji, a jednocześnie reklamuje nielegalnie wódkę. Whisky, jak wiemy, jest to czynnik... I tam to w ogóle jest zabawa i wszystko. Tak, a jak wiemy, przecież przemoc seksualna wobec kobiet no, często się wydarza po alkoholu. No więc oni doskonale to wiedzą. Oni po prostu, dzięki tej akcji właściwie z tymi reklamami alkoholu, my możemy zobaczyć, kim ci ludzie tak naprawdę są. Oni są nikim, znaczy moralnie są nikim. To są billboardy korporacji, które sprzedadzą własną matkę, własnego ojca, jeśli dostaną wystarczająco dobre ofertę. Tak, nawet nie muszą to być jakieś super pewnie pieniądze tak naprawdę. Ale są też z alkoholu, wiemy, że są to super pieniądze. To lepsze pieniądze niż za reklamowanie innych rzeczy. Więc widać po prostu, że ci influencerzy to są po prostu janczarzy systemu, który trzyma nas za mordy, tak? Znaczy to są ludzie, którzy chcą nas trzymać w nędzy, w uzależnieniu, w głupocie, w ignorancji. Bo zarabiają na tym pieniądze. Po prostu i skonfrontowani z tym nie są w stanie się w żaden sposób obronić, tak? No więc tak to wygląda. Ale to, co jest ważne strasznie z tymi zarzutami dla Wojewódzkiego i Palikota, to jest pokazanie, że można, tak? Że wysłaliśmy dziesiątki tych zawiadomień, setki tych zawiadomień, robiliśmy
akcje, cisnęliśmy ministra, cisnęliśmy prokuratorów, cisnęliśmy dziennikarzy. Dziennikarze cisnęli, co też się chwali, tak? Zaczęli ten temat podejmować i to jest super. Tak, tutaj szczególnie WP, pozdrawiamy Michała Wróblewskiego. To jest super, ale to wymagało ogromnej pracy nas wszystkich, odwagi, no i po prostu pewnej konsekwencji, tak? I to pokazuje, że można jednak małymi kroczkami coś w naszym pięknym kraju zmieniać. Na naszych oczach zmienia się kultura picia. Na naszych oczach zmienia się podejście do alkoholu i do reklam alkoholu w Polsce. I to jest ogromna zmiana, która z nami, mam nadzieję, zostanie na dłużej i będzie się dalej rozwijać. Ale to, co też wynika z tego zawiadomienia i z tego, że to postępowanie zostało wszczęte, jest to, że otwiera się pewne okno. Otwiera się pewne okno do tego, żeby naprawdę zakończyć temat reklam alkoholu w internecie. I do tego po prostu musimy teraz dalej konsekwentnie zgłaszać kolejne osoby, które ten alkohol reklamowały lub nadal to robią. Tak, więc polecamy, zrobiliśmy stronkę, nie bardzo skomplikowaną, posprzątajmyalko.pl, www.posprzątajmyalko.pl, na której jest wzór zawiadomienia, gdzie są luki, które można uzupełnić, jeśli chodzi o no właśnie przykłady konkretne łamania prawa. To mogą być print screeny po prostu załączone, jakieś informacje podstawowe o profilu danej osoby, ile ma obserwatorów i tak dalej. I wysyłamy to mailem, po prostu mailem, na adres prokuratury rejonowej, która jest właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. I tam jest wyszukiwarka tych adresów prokurator też zamieszczona, więc jest to bardzo proste. W ciągu naprawdę 10-15 minut możecie złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie jesteście wtedy stroną tego zawiadomienia, bo jest to przestępstwo ścigane z urzędu, no ale często, gęsto możecie dostać dostęp do akt, będziecie informowani być może o tym, jak to sprawa, czy zostało wszczęte postępowanie, czy nie. Macie prawo się dowiedzieć, dobrze też zadzwonić parę tygodni, czy właściwie parę miesięcy po złożeniu takiego zawiadomienia, czy sprawa się ruszyła, czy ktoś, że tak powiem, podjął jakieś dochodzenie. Precedens już mamy. Mamy bardzo mocny, ważny precedens. Już nikt nie może powiedzieć w Polsce, że nie wiedział, że jest to nielegalne. Wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę. Wiemy też, że to się nie podoba też pracownikom agencji reklamowych, że to się nie podoba pracownikom wielu innych naprawdę producentów alkoholu, którzy chcą przestrzegać prawa. Tak? No i się to nie podoba. Więc trzeba tutaj zebrać się do kupy i jeszcze raz zasypać po prostu prokuraturę z zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa. I jednocześnie wytworzyć napięcie społeczne wokół tego tematu, tak żeby naprawdę zniechęcać też po prostu ludzi, influencerów, którym się to nie będzie opłacało wizerunkowo, żeby iść w takie rzeczy. No właśnie pytanie, czy im się, no tak, to musi, właśnie, to musi się opłacać im, znaczy wizerunkowo, dokładnie tak, znaczy, że tak. Reakcja pod takimi reklamami tak. Powinna być tak duża, żeby oni następnym razem się dwa razy zastanowili, czy chcieliby wejść w taką... Więc zgłoszenia do prokuratury, komentarze, zgłoszenia też tych postów, które widzicie do platform, na których się znajdują. To wszystko możecie robić bardzo łatwo ze swojego domu, a tym wszystkim my naprawdę zmieniamy bardzo ważny temat w Polsce. Bardzo ważny, bo ograniczenie nawet jakieś minimalne, tak, tego spożycia, czy minimalne ograniczenie reklamy, obecności, już się przełoży na, myślę, sporo uratowanych. To, o czym mówi Rafał Masny, jest tendencja taka, że młodsi ludzie rzadziej trochę sięgają po alkohol. Widać troszeczkę taką tendencję, chociaż ona też jest zaburzona. Są te statystyki przez to, że była pandemia i po prostu ludzie się mniej ze sobą młodzi spotykali. My możemy młodzieży i dzieciom, które zaraz będą młodzieżą, pomóc, wesprzeć ich z tego, żeby oni wyszli z tego naprawdę strasznego alkoholowego klinczu, którym my się w Polsce często znajdujemy. Tak. Na koniec dodam, że oczywiście ani polityka, ani TVN, którzy dają platformę Kubie Wojewódzkiego, ani się słowem nie zająknęły o tym, że ich bohater jest, no, ma poważne, ciężkie zarzuty kryminalne. No a i są to media, które walczą podobno o praworządność i wolne media. Wolne media, które, prawda, ale jak przychodzi, prawda, co do czego, jak się przygląda tym bohaterom tej drugiej strony, to oni z praworządnością i zasadami demokratycznymi niewiele mają wspólnego, ale bardzo lubią nas pouczać, co robi Kuba Wojewódzki już od 20-30 lat. Janusz Palikot zresztą też takie ambicje posiada. Słuchajcie, walka trwa, chociaż mamy naprawdę spory sukces. Cieszymy się z tego bardzo. No i myślę, że trzeba zadać ostateczny cios reklamom alkoholu w Polsce, więc do dzieła. Zróbmy to razem. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Okay.